Pani Joanna Bator jest kulturoznawczynią i filozofką. Jest publicystką, felietonistką, eseistką. Była też nauczycielką akademicką, ale przede wszystkim jest pisarką. Jedną z najlepszych polskich pisarek. I myślę, że znają ją Państwo z powieści, których tytułów jest oczywiście wiele. Ale najbardziej znana jest trylogia, tak zwana trylogia Wałbrzyska, czyli Piaskowa Góra, Mordania i Ciemne Prawie Noc. Również książki Rok Królika i ostatnia, najnowsza, Purezento. Pani Joanna jest również laureatką Nagrody Mikke za Ciemne Prawie Noc. Pochodzi z Wałbrzycha i studiowała w Wrocławiu. Przepraszam, tak, że wspieram się słowem pisanym, ale nie chcę się potykać. I myślę, że to też jest takie charakterystyczne, że do niedawna pani Anna była w nieustającej podróży.